Dzisiejszy program Rozmowy o Gminie poprowadzi Tadeusz Nawalaniec. Gośćmi programu są kandydaci na wójta gminy Komorniki Tomasz Stelmaszyk oraz Piotr Wiśniewski. Dzień dobry Państwu. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj kandydaci na wójta gminy Komorniki. Pan Tomasz Stelmaszyk, obecny zastępca wójta Komorniki i pan Piotr Wiśniewski, obecnie zastępca przewodniczącego Rady Gminy. Dzień dobry panom. Dzień dobry Państwu. Cześć Tomek, witam panie redaktorze. Panowie, pierwsze pytanie odnośnie pierwszej tury wyboru, bo już za nami, wiemy jakie są wyniki. W pierwszej turze wyborów Tomasz Stelmaszyk zdobył 48,6% głosów, Piotr Wiśniewski 41,1%. To niewielka różnica w gruncie rzeczy, bo tylko 7,5%. Dlaczego? Dlatego, że Mikołaj Bartkowiak z PiS otrzymał 10,2%. To znaczy, że mamy potencjał, który gdzieś nam się rozniesie. Jak myślicie, na kogo i dlaczego swój głos odda elektorat PiS? Pan Piotr Wiśniewski. Trudno mi powiedzieć, jak zagłosują wyborcy PiS-u, natomiast ważne, żeby w ogóle poszli do wyborów i tutaj może być problem, bo jeżeli nie mają swojego kandydata, to jak wiemy z doświadczenia, jest to dość twardy elektorat i może być taka sytuacja, że w ogóle nie pójdą do wyborów. Trudno mi powiedzieć naprawdę na kogo. Z naszej dwójki akurat miałby elektorat PiS-u oddać głos. Tomasz Stelmaszyk. Znaczy mi się wydaje, że jeśli pójdzie i bez wyraźnego poparcia, to będzie to będą głosy na Piotra. Z racji tej, no, że nie ukrywałem, że jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, w związku z tym wydaje mi się, że jeśli pójdą, to bardziej Piotr ma szansę uzyskania potencjalnie połowy, chociażby połowy głosów elektoratu PiS. No dobrze, to tak, jak wiemy, w nowej Radzie Gminy większość będzie miał komitet od nowa, dostał 12 mandatów. Nasza gmina Komornika utraciła większość chyba po raz pierwszy od dawien. W Radzie otrzymacie tylko 9 mandatów. Dlaczego tak się stało, Tomasz Stelmaszyk? Dlaczego komitet od nowa? No, dlaczego tak 12? Się stało, że wy nie tylko 12, wy macie aż 12, tak? Dlaczego nasza gmina dostała 9, to się nie wypowiem. Dlaczego gmina Komorniki od nowa dostała 12? Bo miała kandydatów, którzy pokazali, że warto na nich postawić głos. Wprowadziliśmy jako grupa kilka osób nowych. Być może znużenie osobami, które były kilka kadencji, a być może zgodnie z naszą nazwą gmina Komorniki od nowa. No i po tylu latach rządów pana wójta chcą czegoś nowego, nowego spojrzenia, nowego kierowania gminą. Trudno dzisiaj powiedzieć dlaczego. Zobaczymy, kiedy będą wyniki końcowe. Ale fakt jest taki, że 12 głosów jest. Piotr Wiśniewski, jak to się stało, że utraciliście większość? Ja myślę, że to jest troszeczkę dłuższa geneza. Myślę, że należałoby zacząć od tego, dlaczego niektórzy radni, którzy wcześniej byli po stronie Komitetu Nasza Gmina Komorniki, wcześniej z tego komitetu odeszli. Były to różne sytuacje, nie wiem, czy mogę o nich mówić, ale na pewno związane z pewnymi animozjami pomiędzy zarówno panem wójtem Brodą, a konkretną osobą, jedną z tych osób, a w drugiej sytuacji były to animozje związane permanentnie z panem przewodniczącym, który no, moim zdaniem troszeczkę zbyt autorytarny sposób próbował naciskać w pewnych kwestiach klubowych na te osoby i stąd pewna reakcja z ich strony. Natomiast wiem też, że te osoby jeszcze nie zadeklarowały swojej przynależności. To, że wystartowały z klubem od nowa, to była pewna alternatywa, która musiała ich skłonić do tego, z kim chcą startować w ogóle w wyborach, a alternatywa była tylko albo właśnie nasza gmina, albo od nowa, więc jak to będzie po wyborach? No PiS był. No, też mógł jeden z nich wystartować z PiS-u, bo wcześniej startował, to racja. Więc jak to będzie po wyborach, to dopiero się okaże. Myślę, że w związku z tym, że nasze programy są tak bardzo podobne, to nie trudno będzie tworzyć pewne koalicje i nie wiadomo również, jak to będzie
jeżeli chodzi o w ogóle te komitety, czy one będą skonsolidowane do końca, czy z tych komitetów powstaną jeszcze jakieś inne komitety. To zobaczymy po wyborach, zobaczymy, kto zostanie wójtem, jak to wszystko się potoczy. Właśnie, to jak gdyby kolejne moje pytanie. Załóżmy teraz hipotetycznie, że to pan zostaje wójtem. Czy widzi pan w ogóle szansę na współpracę z Odnową? Czy nie boi się pan, że będą panu robić jednak pod górkę i skończy pan jak burmistrz Miela z Musina? Oj, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ponieważ tak jak wspomniałem, programy są bardzo podobne. Różnimy się w kwestii podejścia co do obsługi inwestycji, co do kontaktów z Urzędem Gminy Mieszkańców, ale to są niuanse, które możemy, mam nadzieję, wspólnie wypracować. Nie wyobrażam sobie, żeby Rada była podzielona, szczególnie, że mamy wzajemnie dosyć dobre relacje po jednej, jak i po drugiej stronie z różnymi radnymi i mam taką nadzieję, że wspólnie właśnie te programy lub nawet połączone te wspólne programy będziemy realizować w ramach wspólnej dużej koalicji. No właśnie, to z kolei Tomasz Stelmaszyk. Ty też, zakładam hipotetycznie, zostaje pan wójtem. Ale tak naprawdę Odnowa to zlepek różnych mentalności. Platforma Obywatelska, Głos Mieszkańców, nasza gmina Komorniki, Prawo i Sprawiedliwość również. Część z tych osób, powiedzmy sobie, to są polityczne chorągiewki. Czy nie boi się pan, że wcześniej czy później Odnowa się rozpadnie i będzie pan musiał jednak szukać poparcia w naszej gminie Komorniki? Znaczy tak, trzy rzeczy. Pierwsze to odniosę się do tego, co Piotr powiedział, bo trochę to nie fair, mówiąc o tym, że część osób nie miała innej alternatywy. No miała. Kwestia startu naszego w wyborach pojawiła się kilka miesięcy wcześniej, więc było odpowiednio dużo czasu, aby zrobić swój komitet. I to była kwestia wspólnych decyzji, wspólnego programu. Nie podoba mi się to, co pan redaktor mówi, chorągiewki. Co to znaczy chorągiewka? Znaczy, że dzisiaj jest osoby, tak... Ja rozumiem. Zmieniają poglądy. Co to jest chorągiewka? No czyli dzisiaj tak, jutro tak. Jesteśmy wspólnym komitetem, mamy 12 głosów, i na dzień dzisiejszy mówienie, że ktoś jest tak nie do końca z nami, bo może przejść, no to równie dobrze można powiedzieć o tym, że ktoś jest niesamodzielny. No to równie dobrze powiedzieć, no u nas wszyscy są samodzielni, tak samo jak prawdopodobnie w naszej gminie. No każdy jest samodzielny, jeśli zmieni jutro zdanie, pojutrze, za tydzień, to przejdzie w drugą stronę. Równie dobrze nie chcę stawiać zarzutu, że u Piotra są kilka osób bardzo fajnych, normalnych do współpracy i równie dobrze można powiedzieć, że po wyborach to Odnowa nie będzie miała 12, ale 15 osób, czy 17, tak? W związku z tym każdy jest samodzielny, dzisiaj jesteśmy grupą i grupą jesteśmy i mam nadzieję dużo większą. Odniosę się tylko do tego, co Tomek mówił. Wolałbym nie polaryzować, czy to Odnowa będzie miała 15, czy 17, to tak od końca zaczynając. Natomiast jeśli chodzi o te osoby, które są u nas, to nie, że niektóre są tylko fajne, bo wszystkie są fajne, to po drugie, a po trzecie masz rację, chorągiewki to głupie słowo i wskazuje na pewne politykierstwo. Tu nie chodzi o chorągiewki, tylko tu chodzi o przekonania, żeby działać wspólnie dla dobra gminy. I wszyscy będziemy działać. Tak jest. Mówię w kontekście, przepraszam, że kilka osób znam, ja reszty nie znam. Jak kilka osób wiem, że są osobami do współpracy w imieniu dobra gminy. Panowie, jesteśmy wszyscy w podobnym wieku. Pamiętacie takie czasy? Kto to jest najstarszy? O pół roku. O kilka miesięcy. Od pana ode mnie trochę więcej. Pamiętacie takie czasopismo za naszej młodości, Skandale? Nie. Nie czytaliście? Nie czytałem. Czytałem inne komiksy. W każdym bądź razie, no takim naszym miejscem skandali od wielu lat jest nasz Gminny Ośrodek Kultury. I trochę chciałem nawiązać do tych dwóch rzeczy, bo myślę, że powinniśmy sobie wyjaśnić przynajmniej takie dwie rzeczy. Pierwsza, Tomasz Stelmaszyk. Wójt Jan Broda pod sam koniec swojej kadencji powołał, i to bez konkursu, chociaż tak naprawdę obiecywał nam, że to będzie w ramach konkursu, jeżeli w ogóle będzie podejmował decyzję, na stanowisko dyrektora Andrzeja Strażyńskiego. I to na 3 lata, co tak naprawdę oznacza, że bez względu na to, który z panów wygra, to nie ma możliwości wybrania sobie dyrektora GOK-u, z którym mógłby współpracować, a tak naprawdę to jest po waszej stronie, bo to wybiera wójt. Czy pan o tym wiedział? Nie. Wiedziałem o jednej rzeczy, to trzeba jasno powiedzieć, że umowa się kończy. Ostatni tydzień byłem na urlopie i miałem świadomość, że umowa się kończy. Przeprowadzenie konkursu, o którym zresztą tu mówiłem u pana w wywiadzie, i nawet w środka masowego przekazu, najlepszą formułą jest konkurs. Oczywiście konkurs nie daje gwarancji, że ten, który zostanie wybrany, będzie najlepszy, co mieliśmy przykładem
w latach ubiegłych. Ale to, co na dzień dzisiejszy mogę zadeklarować, to na pewno, jeśli uda mi się z Piotrem wygrać, to na pewno jedną z pierwszych decyzji będzie rozmowa z panem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i spróbowanie wyjść z tego impasu, no bo skoro niemal wszyscy radni byli jednoznaczni w swoich decyzjach, w swojej opinii o tym, że należy przeprowadzić konkurs, to wiem, że no, głupią sytuacją byłaby, żeby pan dyrektor w takiej atmosferze pracował, więc na pewno próba załatwienia tego problemu. No, konkurs trwa oczywiście niezależnie od stopnia, niezależnie od tego, jak 2-3 miesiące. Potencjalny nowy dyrektor musiałby i tak prawdopodobnie zrezygnować z obecnej pracy, z obecnej działalności, więc to jest kilka dobrych miesięcy, więc na pewno deklaruję jedną rzecz, że na pewno jedną z pierwszych decyzji będzie spotkanie z panem dyrektorem i próba rozmowy, w jaki sposób wyjść z tego, bo oczekiwania rady wszystkich chyba mieszkańców było co do tej transparentności i konkursu. Tak, ale panie wójcie, bo rzeczywiście w mediach pojawiała się informacja o tym, że panowie macie między sobą pewien związek. Ja rzeczywiście tutaj sobie to zweryfikowałem. Andrzej Strażyński przez 4 kadencje był wójtem gminy Dopiewo, to od 1994 do 2010 roku. W międzyczasie pan był dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie i to między 1999 a 2004 roku. I czy rzeczywiście to nie jest tak, że jednak to było z panem ustalone? Czy pan się nie spotkał wcześniej ze Strażyńskim, bo też takie informacje gdzieś tam do nas dochodziły i że jednak w pewnym sensie było to za pana zgodą? Absurd zrobione. Goni absurd. Słuchajcie, szanowni państwo, wiemy doskonale jedną rzecz. Tak, 99 rok, mój początek w samorządzie terytorialnym, mój pierwszy szef w samorządzie terytorialnym to był ówczesny wójt gminy Dopiewo, pan Andrzej Strażyński. Dał mi szansę jako 20-kilkuletniej osobie bycia dyrektorem. Myślę, że był zadowolony. Po 5 latach sam odszedłem, zmieniałem swoje plany życiowe do gminy Czerwonak i od tego momentu pana dyrektora znam. No ale tak jak tutaj wielokrotnie mówiłem, czego ludzie, którzy nie do końca rozumieją samorząd i znają się na samorządzie, wiedzą, że miałem określone zadania, no kompletnie ani jednego dnia GOK mi nie podlegał. Powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, wiedziałem o tym, że kończy się umowa. Kropka. Wszyscy wiedzieli, że... Nie pamiętałem, czy to był koniec marca, czy początek kwietnia. Nie wiedziałem o tym, co do formy przedłużenia na tak długi okres. Wiedziałem, że będzie przedłużona. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście tak. Umowa była tak dziwnie podpisana, że jeszcze kończyła się przed końcem kadencji, co oznacza, że wójt Broda nie miał innego wyjścia i tak musiał coś z tym zrobić. Wiadomo, że konkursu nie ogłosił, bo tak naprawdę to wy powinniście ogłosić ten konkurs. Wy powinniście wybrać sobie dyrektora, z którym chcecie współpracować. Natomiast ja też liczyłem na to, że to będzie przedłużenie maksymalnie na 3 miesiące, tylko po to, żeby tą ciągłość zachować. Natomiast nie po to, żeby na 3 lata kogoś wybierać. Mogę jedno zdanie, żeby to jednoznacznie było. Nie wiedziałem o okresie 3 lat. Kropka. Pan Piotr Wiśniewski, co pan w ogóle sądzi o tym całym dziwnym zdarzeniu? No zdarzenie było dla nas, przynajmniej dla mnie, bardzo zaskakujące, ponieważ ja już w ogóle nie wiedziałem o tym zdarzeniu. Chodziły takie słuchy, zresztą one były wyrazem dyskusji na marcowej sesji Rady Gminy, gdzie też Tomasz był pytany o to, bo pana wójta Brody nie było, też zaprzeczył. Stąd wszyscy liczyliśmy, że pan wójt dotrzyma swoich deklaracji, również złożonych na sesji Rady Gminy w lutym, że będzie, czy też wcześniejszym, że na pewno będzie powołany kolejny dyrektor w ramach konkursu. Mówił to publicznie, zapewniał o tym na sesji, czyli również podczas streamingu tej sesji. Wszyscy to mogą odtworzyć, jest to nagrane. Zaskoczył nas tą decyzją, mnie przynajmniej tym bardziej, ponieważ liczyłem na to, że to właśnie nowy wójt w ramach konkursu, z którym też mamy doświadczenie, bo w sumie z Tomkiem byliśmy w tej komisji konkursowej, gdzie wcześniejszy dyrektor był powoływany i wiemy, jakie zostały, jak można zrobić to lepiej dzisiaj po prostu, taki konkurs. Wydaje mi się, że należy przede wszystkim do tego konkursu poprosić osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie, aby wyłoniły na stanowisko dyrektora menadżera. A jeżeli chodzi o kwestie kulturalne i organizacji tej kultury w gminie Komorniki, powinien to robić jego zastępca, który ma kontakty z środowiskiem kulturalnym i tak to powinno w praktyce, moim zdaniem, wyglądać. Natomiast co do całej zaistniałej sytuacji, oczywiście rozmowa z panem dyrektorem, bo
Bo jak słyszymy, pan dyrektor nie jest osobą, która się nie sprawdza na tym stanowisku, bo akurat pan Strażyński wprowadził dużo spokoju po tych wszystkich zamieszaniach w innym ośrodku kultury i trudno by się było tutaj w jakiś sposób przeciwko niemu w tej całej sytuacji opowiadać, ale na pewno rozmowa, ale przede wszystkim przed rozmową ja będę musiał się zapoznać z warunkami tego kontraktu, bo ja akurat tych warunków tego kontraktu w ogóle nie znam, a więc przed rozmową musiałbym zapoznać się z warunkami tego kontraktu, jak on jest skonstruowany i jakie są możliwości wyjścia z podpisanej umowy. Znowu zapłacimy za to, żeby rozwiązać umowę. Nie, ja myślę, że nie zapłacimy. W kwestii, co Piotr mówi, ja oczywiście też nie konstruowałem tej umowy, nie byłem przy tej umowie, nie znam warunków umowy. I to, dlaczego zapłacimy? No trzeba, każdy jest człowiekiem, tak? W związku z tym myślę, że rozmowa, każdy rozsądny człowiek, dyrektor, widząc całą sytuację, całą otoczkę tej sytuacji, no też będzie skłonny rozmawiać, aby jednak gdzieś podpisać aneks do umowy. I w jakimś tam okresie... Ja też mam jeszcze jedno zdanie. Dziwię się, że pan wójt Jan Broda wyraża swoje oburzenie naszymi wypowiedziami, jak mnie dochodzą słuchy i zarówno jest obrażony na Tomasza, jak i na mnie, że wcześniej się nie skonsultowaliśmy z nim w tej sprawie, bo on by nam to wtedy wytłumaczył. Ja uważam, że jeżeli chciał dokonać takich ruchów, czy podjąć taką decyzję, do której miał oczywiście prawo, to dobrym zwyczajem dotychczas było, że zarówno prezydium rady, jak i zastępca wójta byli o tego typu poczynaniach informowani. Jeżeli jest to dla nas zaskoczeniem, no to wydaje mi się, panie wójcie, że to powinno być w ten sposób, że dobrze by było wcześniej nas poinformować, a później nie dziwić się, że mamy takie pytania i musimy w ten sposób odpowiadać. Pan wójt zawsze chyba miał problem z krytyką i to nie tylko waszą, ale generalnie, chociaż z dowodem na to najlepszym jest to, że nigdy w naszej telewizji nie wystąpił. Ja był zaproszony? No, oczywiście. Od wysoko postawionego członka PO usłyszałem, że Strażyński za to, co się stało, ma zostać wydalony z Platformy Obywatelskiej. Czy pan coś na ten temat wie? Ale za co to się stało? Ale, no, za to, że został mianowany teraz dyrektorem na kolejne 3 lata. To znaczy, ja rozumiem, że Tomasz Telmaszyk ma takie... Nie, czy poważanie Platformie, czy bo nie rozumiem tego? Nie, no ty, ja wątpię. Ja usłyszałem to dużo wyżej postawionych członków Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, jak wysoko patrzę. Że ocenili to bardzo negatywnie i że prawdopodobnie będzie się to wiązało z wydaleniem. I moje pytanie, czy pan jako członek Platformy Obywatelskiej coś na ten temat wie? Nie słyszałem o tym, żeby Platforma Obywatelska podejmowała formalne kroki w tym kierunku. Jeśli cokolwiek było, to było nieformalne i tego nie wiem, a nie lubię powtarzać rzeczy niesprawdzone. To zostanę jeszcze na chwilę przy GOK-u. Na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy, to nie byle kto, bo radna gminy Dorota Trocha powiedziała publicznie, że miał pan wiedzę o tym, że ona była ofiarą mobbingu w Gminnym Ośrodku Kultury i pomimo tego nie stanął pan po stronie ofiary, czyli po jej stronie, ale po stronie sprawcy. Z kolei pan w odpowiedzi na to publicznie powiedział, że sprawcą mobbingu w Gminnym Ośrodku Kultury jest Dorota Trocha. O co w tym tak naprawdę chodzi, bo chyba wszyscy się pogubili, to po pierwsze. Po drugie, mówił pan, że przed chwilą nam powiedział, że za Andrzeja Strażyńskiego trochę się uspokoiło w GOK-u, a tu się okazuje, że mobbing jest od strony Doroty Trochy. To jak to wygląda? Już mówię. Ale przepraszam, teraz? Nie wiem, już odpowiadam. Sytuacja jest dość delikatna. Myślę, że to nie jest tak, jak Dorota powiedziała i na pewno nie jest tak, że ja jej sugerowałem, tak jak ona mówiła, żeby się zwolniła. Ona wielokrotnie dzwoniła do mnie, opowiadając o sytuacji w GOK-u za czasów zarządzania ówczesnego dyrektora. I wtedy faktycznie rozmawialiśmy, że ta sytuacja jest o tyle ciężka, że nie tylko ona, ale inni pracownicy no, czują się tam mocno niekomfortowo. Wtedy prosiłem ją o to, żeby poinformować o tych faktach, czy to z jej strony, czy to ze strony innych pracowników pana wójta i żeby tą sytuację wyjaśnić. Lub jeżeli faktycznie tak jest, to żeby zastanowili się nad tym, jak poradzić sobie w tej sytuacji inaczej, jeżeli już nie chcą poinformować pana wójta. Taka była moja sugestia. Myślę, że źle odebrana przez panią Dorotę. Żałuję, że tak powiedziała na tej sesji. Znam w tej chwili jej sytuację życiową. Nie chciałbym się odnosić do jej stanu emocjonalnego. Wiem, że jest ta sytuacja dość trudna. Nie chcę jej dokładać. Po prostu przechodzę nad tym do porządku dziennego. Myślę, że po prostu zwyczajnie troszeczkę za bardzo się zagalopowała. A jeżeli odnosząc się do tego, co mnie dochodzi na ten moment, jeśli chodzi o mobbing,
no to generalnie cały czas słychać, że gdzieś tam pracownicy w tej chwili jeszcze nie do końca czują się komfortowo, aczkolwiek dużo lepiej niż to było za czasów pana ówczesnego dyrektora. Tomasz Telmaszyk, czy nie obawia się pan, że Strażyński zatrudni Dorotę trochę na stanowisko zastępcy dyrektora GOK? No bo proszę zauważyć, że Broda powołał Strażyńskiego na kolejne 3 lata. Broda wystartował z Trochą razem do powiatu, czyli ciągnął ją za sobą. I czy jednak nie będzie tak, czego wszyscy radni się obawiali i chyba panowie też, że jednak Trocha może zostać zastępcą dyrektora, no bo Strażyński w podziękowaniu może teraz powołać Trochę, a zobaczcie, że zaakceptować zastępcę dyrektora musi obecny wójt. Czy nie obawia się pan, że tak jednak może się zdarzyć? Znaczy, panie redaktorze, ja bym nie chciał, żeby nasza rozmowa, która dotychczas przebiega na pewnym poziomie, zrobiła się takim pudelkiem medialnym. Co by było, gdyby tak dalej? Ja myślę, że pan dyrektor, widząc całą sytuację, dostał od pana wójta kontrakt na okres 3 lat i będzie podejmował decyzje, za które będzie odpowiadał. Po 21, czy Piotr, czy ja, te rzeczy będą przez nas w jakiś sposób oceniane. I ja nie lubię mówić, co by było, gdyby... Bo to są takie troszkę w naszym miejscu naczynia połączone, tak? Myślę, że pan dyrektor ma takie doświadczenie w samorządzie. Po kontrakcie została tutaj taka medialna nagonka na niego uczyniona, no, że będzie w pełni świadomie podejmował swoje decyzje, za które będzie odpowiadał. I tyle w tym temacie. Nie chcę nawet mówić, co by było, bo mówię, absurd goni absurd, mnóstwo jakichś różnych informacji niesprawdzonych i nie chciałbym, żebyśmy o tym mówili dzisiaj. Pan dyrektor podejmuje decyzję, za które będzie odpowiadał. Panie Piotrze, pan się tego nie boi, bo jednak to widzi pan nie tylko dyrektor, ale jeszcze zastępca dyrektora też zostanie przez Brodę w pewien sposób namarszczony. No właśnie, ja nie chciałbym, żeby pan wójt Broda w jakiś sposób wyręczał nas, czy też mnie, czy też Tomka w przyszłości, czyli w bezpośrednim tutaj zaraz okresie po wyborach, w sytuacji takiej, że pan dyrektor za zgodą wójta, tak jak jest w statucie... Przepraszam, tam jest zgoda czy opinia? Bo nie pamiętam. Zgoda. Zgodą. Okay. Tam jest zgoda, więc jeśli by się okazało, że dzisiaj pan dyrektor powoła jakiegokolwiek zastępca, abstrahując kto to będzie, czy to pani Dorota, czy ktokolwiek inny, musi uzyskać zgodę wójta, więc na ten moment musi uzyskać zgodę pana Jana Brody. Natomiast gdyby tak się stało, no to by było takie wyręczanie troszeczkę nas z decyzji, którą będziemy znowu później musieli, czy też będziemy się musieli zastanowić nad tym, jak tą decyzję odkręcić. Także wolałbym i prosiłbym, żeby takich decyzji na sam koniec nie podejmować, bo dobrze by było, że jeżeli już się tak stało, że dyrektorem w tej chwili i powołanym na 3 lata jest pan Strażyński, to żeby jeżeli chodzi o jego ewentualne zastępstwo, czy zmianę na tym stanowisku, czy inne personalne zmiany w Gminnym Ośrodku Kultury były podejmowane już po nowym rozdaniu. No na pewno byłaby to niewygodne dla panów sytuacja, znaczy dla jednego z panów, bo jeden z panów zostanie wójtem. Dobrze, załóżmy teraz hipotetycznie, że wygraliście panowie wybory. Ilu będziecie mieli zastępców i kto nim zostanie? Pan Piotr Wiśniewski. Mówię o zastępcy. Tak, oczywiście. Zadawano mi to pytanie wielokrotnie, natomiast uzależniam swoją decyzję, nie rozmawiam z nikim na ten temat i nikomu niczego przed wyborami nie obiecywałem, ani obiecywać zamiaru nie mam, ani wypowiadać się w tej kwestii również teraz, ponieważ byłoby to po pierwsze nie w porządku w stosunku do wyborców. Uważam, że wyborcy powinni zdecydować najpierw, kto zostanie wójtem. Po drugie, byłoby to niekomfortowe w stosunku do osoby, której mam zamiar to zaproponować i naraziłoby tą osobę w tym ostatnim okresie czasu na różne naciski, szkalowania lub też sytuacje niekomfortowe, które na pewno nie powinny mieć miejsca. Dlatego mam sprecyzowaną w swojej głowie osobę, której mam zamiar to zaproponować. Jest to bardzo kompetentna i doświadczona osoba, która mam nadzieję daje mi gwarancję tego, że wszystkie inwestycje wspólnie będziemy prowadzić dalej w sposób niezakłócony, co jest dla mnie bardzo istotne i myślę, że
Okaże się to zaraz pytanie. Po wyborach. Czy to będzie Tomasz Stelmaszyk? Tomasz Stelmaszyk wielokrotnie deklarował, że nie widzi płaszczyzny porozumienia, jeśli chodzi o współpracę ze mną. Jeśli zadeklaruje inaczej, możemy wrócić do rozmowy oczywiście. Tomasz Stelmaszyk, kto na zastępcę wójta? Bo wiemy, że Katarzyna Trzeciak, tak? Ale czy jeden i ewentualnie kto jeszcze? Tak, ja mam inne zdanie jak Piotr. Ja uważam tak, skoro tezy programowe, które ustaliliśmy na początku spotkań, dały nam wspólny front do tego, żeby wystartować razem, od samego początku mówiliśmy, że kwestie oświaty, ośrodka pomocy społecznej, to są tematy tak zwane miękkie, które pozwolą nowej osobie w samorządzie wejść w sposób łatwiejszy do zarządzania tymi tematami. I tak jak pan powiedział, Katarzyna Trzeciak, te tematy prawdopodobnie objęłaby pod swoje skrzydła. Nie myślałem jeszcze o niczym innym. Także jedyną osobą na dzień dzisiejszy, z którą rozmawiałem, z którą ustaliliśmy, jest Katarzyna Trzeciak, jeśli chodzi o kwestię oświaty. I to pozwoli między innymi odciążyć panią sekretarz, bo dzień dzisiejszy pani sekretarz zajmuje się kwestią oświaty. A co do drugiej osoby, nie myślałem, czy w ogóle będzie potrzebna. To wszystko trzeba przemodelować troszkę w Urzędzie Gminy i czy dam radę samemu, mimo swojego doświadczenia, czy to będzie osoba inna, czy zaproponuję jednemu z pracowników Urzędu Gminy. O tym jeszcze nie myślałem. Nie lubię dzielić skóry na niedźwiedziu, ale na pewno tą decyzję podjęliśmy już startując razem. To tyle istotne pytanie, że pewnie widzowie też chcieliby wiedzieć, kogo mogą się ewentualnie potem spodziewać, tak, bo to... Tomasz, może być jakiś głos w jakimś kierunku. Select. Wychodzimy czy zostajemy? A jeżeli wychodzimy, to w jakiej formie? Z tego co kojarzę, to panowie macie tu odmienne zdanie. Tomasz Stelmaszyk jako pierwszy, proszę. To znaczy, Select to jest taka, inaczej, na początku powiem jedną rzecz, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia mojego doświadczenia. Rewolucja śmieciowa w Poznaniu w latach 2010-2012 miałem tą... Dzisiaj twierdzę przyjemność, wtedy tego bym tak nie nazwał, być jednym z pięciu członków zarządu, która zmieniała tą cały system gospodarki odpadami w aglomeracji poznańskiej. I wiem, gdzie są problemy w momencie podjęcia decyzji. Na dzień dzisiejszy nie przebiega dzisiaj w Selekcie sytuacja tak, jak powinna, z racji tego, że przykłady innych gmin, które wyszły między innymi Tarnowa Podgórnego, pokazują, że można zrobić to skuteczniej i lepiej. Oczywiście trzeba do końca wszystkie umowy, które są dzisiaj zawarte, dokończyć. Trzeba bardzo szybko policzyć, czy warto, tak jak to pan redaktor powiedział ostatnio, gmina Koszczyn, ja się od tego czasu trochę zaznajomiłem z tą sytuacją, postanowiła na całkowicie inny system, nie mając u siebie swoich... Ciekawe. Tylko ja tak, tylko pamiętajmy jedną rzecz. Wyjść łatwo, tak? Zrobić przetarg na 2 czy na 3 lata, postępowanie i potem tego drogi powrotu nie ma, tak? Więc Koszczyn postawił na pewnego rodzaju ryzyko, nie mając swojej bazy. My tą bazę mamy, tak? Tylko pamiętajmy jedno, na dzień dzisiejszy ta baza naszego PUK-u to miejsca na czy ewentualnie autobusy w nocy, a system gospodarki odpadami tworzony od samego początku to jest 7 albo 8 jednego rodzaju wozów, 2 małe hakowce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest łatwe. Na pewno myślę, że w okresie 3 miesięcy, jak liczyliśmy, jesteśmy w stanie to bardzo dokładnie obliczyć. Jeśli umowa będzie się kończyła, to na pewno potrzebujemy 12 miesięcy do tego, aby przygotować się, i to jest okres bardzo krótki, do tego, żeby podjąć decyzję, bo to Rada Gminy podejmuje decyzję, oczywiście do końca czerwca danego roku z opcją wyjścia od 1 stycznia, więc teraz czasu jest mało. Kostrzyn był w trudniejszej sytuacji, mniej komfortowej niż my, dlatego że tam GOAP po prostu padł. Ja nie musieli pewnym, znaczy padł, no Poznań odszedł z GOAP-u i to tak, wszystko się tak, rozpadło. Ta decyzja dla mnie też niezrozumiała, ale to jest to, o czym ja mówiłem. Jedną rzecz, że gminy są potrzebne, to 700 tysięcy ludzi na początku do tego, żeby zwiększyć wartość dotacji, zwiększyć ponad 220 tysięcy chyba ton śmieci, jeśli chodzi o przepustowość spalarni, a później jak będzie Poznań się rozrastał, to na pewno ta stawka, jednakowa stawka, pamiętajmy, się nie utrzyma. No dzisiaj tak jest, ale na szczęście gminy sobie poradziły. Piotr Wiśniewski. Czyli tak nie do końca mamy te różne spojrzenia na tą sprawę. Uważam, że należy sobie dać dużo czasu, to znaczy nie tyle, że dużo, tylko wykorzystać czas,
który jest potrzebny do tego, żeby przeanalizować sytuację w selekcie, żeby sprawdzić jego funkcjonowanie pod kątem naszej gminy, jak to jest rozliczane, znaleźć sposób na sprawne i rzetelne kontrolowanie deklaracji śmieciowych, to co podkreślałem również na debacie, bo zdarza się tak, że z tym jest różnie, że mamy ilość śmieci generowaną, ilość śmieci niewspółmierną do zadeklarowanych osób, które za te śmieci płacą. I tutaj w tym momencie po tej analizie należy sprawdzić, jakie mamy alternatywy. I jeżeli faktycznie będzie według, z tego audytu, z tego rachunku ekonomicznego, oczywiście popartego również terminologią, bo to musi być wszystko oparte o harmonogram czasowy, mamy odpowiednią ilość czasu i odpowiednio uwarunkowane umowy z selektem, żeby złożyć deklarację na to, żeby wyjść, prawda? Więc jest ten czas, który trzeba wykorzystać na tą analizę i spróbować poprawić sytuację, jeśli się ją da poprawić, jeśli chodzi o funkcjonowanie selektu, i wtedy podjąć decyzję, czy wychodzimy na wzór innych gmin w tym Kostrzynie, czy zostajemy w tym selekcie, ale na zmienionych zasadach, bo to, że trzeba to usprawnić i zmienić te zasady, to nie ulega żadnej wątpliwości. Polityka seniorna. Kto może zastąpić Damiana Konieczek? Bo tak naprawdę to była osoba bardzo kochana przez seniorów, jakbyśmy o nim nie mówili. Z debaty, w której panowie uczestniczyli, wynika, że tak naprawdę takiej osoby brakuje. Jaki jest pomysł w takim razie na rozwiązanie tej kwestii, pan Piotr Wiśniewski? Jak wiecie, senioralna polityka jest mi bliska, raz, że wywodzi się ona z programu Nasza Gmina Komorniki. Została uchwalona 5 lat temu, funkcjonuje już te 5 lat. Funkcjonuje dobrze, jest podnoszony stale poziom finansowania tej polityki senioralnej. Mało tego, przybywa seniorów wśród beneficjentów tej polityki, więc to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, że ta polityka ma sens i jest potrzebna w naszej gminie. Kto go może zastąpić? Ja myślę, że to nie jest tak, że ktoś go może zastąpić. I myślę, że nawet nikt nie powinien go zastępować. W polityce senioralnej jest zapisane stanowisko czy funkcja koordynatora do spraw seniorów, ale moim zdaniem ona się nie sprawdziła, ponieważ te środowiska senioralne w naszej gminie mamy tak zróżnicowane, tak podzielone w oparciu o poszczególne sołectwa, które mają swoją też wewnętrzną autonomię, że trudno jednej osobie jest je koordynować. Myślę, że w tej chwili ta forma, która została obecnie przyjęta na etapie aktualizacji tej polityki, że koordynuje nią zarówno osoba z Gminnego Ośrodka Kultury, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także z Urzędu Gminy Komorniki, czyli z instytucji, które odpowiedzialne są za realizację tej polityki, sprawdza się, ponieważ właśnie w aspekcie funkcjonowania tych wszystkich instytucji one wiedzą najlepiej, jak dysponować środkami przeznaczonymi na konkretne dziedziny zapisane w tej polityce senioralnej. I to jest dobre rozwiązanie, ono się sprawdza. Dopracować należy tylko ewentualnie skalę wydatków na poszczególną osobę jako beneficjenta korzystającego z tej polityki senioralnej. Tutaj są pewne rozbieżności, jak tymi środkami dysponować, jak je stosunkowo odpowiednio zwiększać w zależności od też pojawiającej się większej ilości tych seniorów wśród właśnie beneficjentów tych wszystkich stowarzyszeń senioralnych. I tutaj trzeba tylko skupić się nad tą problematyką, a nie szukać kolejnego stanowiska. Tomasz Telmasz. Ja bym chciał, bo Piotr tak za wiele mówił. Pytanie trwało? Pytanie brzmiało? Pytanie dotyczy polityki senioralnej i zastąpienia Damiana Konieczek, który do tej pory był bardzo pozytywnie odbierany przez seniorów, jako koordynatora tej polityki senioralnej. Czy jakąś inną osobą, czy może w jakiś inny sposób można do tego podejść, żeby tym seniorom dobrze się żyło? Znaczy, najpierw na początku tak, kwestie seniorów są to dla mnie tematy nowe. Nie zajmowałem się tym i dlatego być może wśród seniorów nie jestem tak rozpoznawalny. To jest temat, który od kilku miesięcy, którym się interesuję. Na pewno to, co Piotr powiedział, jest ważne rozważenia, że inne cechy powinna posiadać osoba, która jest dyrektorem ośrodka sportu, a inne cechy i więcej czasu powinna posiadać osoba, która koordynuje politykę senioralną. Trzeba po wyborach siąść ze wszystkimi seniorami, ustalić w jaki sposób i zacząć od tyłu, czego od tej osoby oczekują. Jeśli będziemy wiedzieli, czego oni od tej osoby oczekują, to będzie można ewentualnie profil takiej osoby stworzyć. Funkcja koordynatora na szczeblu dyrektora GOKU
to tak naprawdę ogranicza się tylko i wyłącznie do kwestii zatwierdzania, przepraszam, faktur, umów i kształtowania polityki. Nie znajdziemy osoby, z racji braku czasu, nie znajdziemy moim zdaniem osoby, która będzie łączyła takiego omnibusa wszystko jedną, czyli kwestia administracji, kwestia, tak jak tu Piotr zaproponował, drugiego dyrektora artystycznego, tak, bo tak to rozumiem, jeszcze mieć kwestię koordynacji seniorów. Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć, niech seniorzy powiedzą, jakie osoby oczekują. Jeszcze tylko dopowiem, że mamy radę senioralną, która też warto, żeby się wypowiedziała w tej kwestii, bo jest to w ogóle wszystkie rady, które są powoływane jako ciała doradcze, dobrze by było, żeby miały jednak pewną sprawczość w tym swoim funkcjonowaniu, bo tak ich istnienie w zasadzie opiera się tylko do pro forma i dobrze by było korzystać z tych rad i opinii, które te ciała mają do powiedzenia. Więc jest rada senioralna, z którą warto konsultować pewne sprawy i myślę, że zarówno w kwestii polityki senioralnej też to należy czynić. Nie mówię zawile, po prostu jest to dość zawiły, mocno skomplikowany sposób, który obejmuje... Jak na minutową wypowiedź. Który obejmuje dość szeroką problematykę i całą gminę, bo nie możemy skupiać się na polityce senioralnej centralnie tutaj w naszej gminie, co już zostało przetestowane. To panowie, kolejny trudny temat, Kościół. W naszej gminie liczba zawieranych małżeństw konkordatowych stanowi zaledwie 36% ogółu zawieranych małżeństw. W waszej kampanii nie widziałem żadnych akcentów związanych z relacjami z Kościołem. Jak widzicie współpracę na poziomie gmina-Kościół? Tomasz Stelmaszek na początek. Ta współpraca była, jest i będzie. Co do zakresu i formy możemy dyskutować. Ja zawsze jestem zdania, że tak samo jak państwo, tak samo samorząd, a Kościół to są dwie odrębne sprawy, kwestia światopoglądu i one powinny dwie strony uszanować to. Czyli jeśli będzie tego wymagała sytuacja, to Kościół dlaczego nie? Ale z drugiej strony też nie możemy pewnych rzeczy światopoglądowych narzucać społeczeństwu. To, co pan powiedział, jest jeszcze bardziej drastyczne w innych gminach, ale z poszanowaniem wartości, z poszanowaniem wobec siebie pewnych rzeczy. Widzę współpracę z Kościołem, ale też musimy uważać, żeby poszanować prawa innych religii, innych osób i mieszkańców. Nie boję się tego tematu. Jestem praktykującym katolikiem i uważam, że ta współpraca z Kościołem w naszej gminie zawsze była i myślę, że nie może tutaj nastąpić żaden rozłam w tej dziedzinie radykalny, ze względu chociażby na to, że mamy w Komornikach cmentarz parafialny, który mamy zamiar rozbudować. Stąd ta współpraca siłą rzeczy musi być zarówno na tym poziomie, jak i na poziomie różnych uroczystości państwowych, gminnych itd., itd. Także myślę, że na tej płaszczyźnie ta współpraca jest nierozerwalna. Co do światopoglądowych kwestii, to oczywiście pełna autonomia wszystkich mieszkańców i tutaj gmina na tym szczeblu w żaden sposób nie narzuca nikomu swoich przekonań. Polityka rowerowa. Powiedzmy sobie szczerze, kuleje od dawna te pojedyncze ścieżki rowerowe, które gdzieś się tam pojawiają, czy to gmina sama wykona, czego nie ma dużo, czy to też z powiatem. Ale od czego należałoby tak naprawdę zacząć? Jak się do tego dobrze zabrać? Pan Piotr Wiśniewski. Myślę, że przede wszystkim trzeba stworzyć pewną mapę już istniejących ciągów pieszo-rowerowych, tak aby skonstruować pewien szkielet, spójny szkielet, który będziemy chcieli połączyć w jedną całość i stworzyć mapę, którą będzie można dać mieszkańcom, aby mogli z niej korzystać. W swoim programie chcielibyśmy, aby też równolegle z programem budowy dróg, nowe drogi budując, brać pod uwagę właśnie te budowy w taki sposób, aby zawierały w swojej konstrukcji pobocze, które będzie przystosowane do tego ruchu. Oczywiście nie we wszystkich miejscowościach tego typu drogi ze względu na swoją szerokość będą te parametry spełniać, ale tam, gdzie jest to możliwe, należy to wykorzystywać. Należy też z gestorami innych zarządców dróg, czy to wojewódzkich, czy powiatowych, rozmawiać o poszerzeniach tych dróg, tak aby przykładem drogi wojewódzkiej, która jest Komornik do w tej chwili Rosnówka, wydzielić pas bezpieczny, rowerowy i pozwolić również funkcjonować
w szerokości tej drogi temu ruchowi bezpiecznie pieszo-rowerowemu. Tak widzę podejście do budowy dróg, tak widzę podejście do tego, aby te drogi rowerowe, które już mamy, łączyć i oczywiście nie spocznę jako inicjator założenia grupy WSW, która starała się i stara się do dzisiaj o budowę bardzo ważnego połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy Plewiskami i Komornikami, aby ten projekt został dokończony. Cieszę się, że dzisiaj też inne osoby próbują się w to włączać. Mam nadzieję, że te osoby nie będą marginalizować dotychczasowych naszych osiągnięć w tej dziedzinie. Tomasz Tomaszek. Pan ma najwięcej tak naprawdę doświadczenia w budowaniu dróg i pan może powiedzieć, jak wyglądają te nasze drogi, na ile da się to rozbudować, znaczy, i za co się zabrać. No tak, tylko zacznę od końca i tutaj taką małą szczęśliwość Piotra. Nie. Te osoby, Piotr, o których ty mówiłeś, żeby się włączały, to właśnie te osoby zdecydowały o tym i nasz lobbying, bo nie wszystko, co się robi, pokazuje się w internecie. To, że nam udało się ścieżkę w metropolii Poznań w ramach ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, niejako zmieniając pewne inne zadania w tryb taki, że jest szansa poważna dofinansowania, to znaczy, mówię o ścieżce Komorniki, o naszej głównej osi Komorniki Plewiska, to właśnie zasługa pana starosty. Bez dwóch zdań i jego ewentualnej zmiany nastawienia miasta Poznania, bo pamiętajmy, w metropolii Poznań głównym graczem jest Poznań. I to, że nam się udało te 70% dofinansowania wstępnie przynajmniej w trybie pozakonkursowym dostać na tą ścieżkę, to oznacza, że jest realna szansa, że ta ścieżka powstanie i dlatego należy tutaj panu staroście podziękować. A tak naprawdę tak, WSW była grupa od nazwisk, przepraszam, Wiśniewski, Schneider, Wieloch, czy tam odwrotna Wiotego, która z racji, i tu trzeba przyznać, opiniowała te uzgodnienia, których przychodziło mnóstwo. Rozpoczęła rozmowy na ten temat. Nie, Piotr. Rozpoczęły rozmowy się na temat w ogóle tej idei w momencie tworzenia strategii metropolii Poznań i to połączenie gdzieś w planach było lat temu, żeby nie skłamać, 5 albo 6. Nikt nie brał tego pod uwagę. No dobrze, ja twierdzę inaczej. I w związku z tym tak, od samego początku ta grupa działała, spotykała się, opiniowała. Tylko pamiętajmy jedną rzecz, że wstępne uzgodnienia, które przychodzą co miesiąc, dwa, to tak naprawdę uzgodnienia formalne, techniczne, które łączą się z podziałami gruntów. Pan jako drogowiec dokładnie wie. I tutaj trudno, żeby grupa WSW opiniowała podziały i tak dalej, czy kwestie przebudowy sieci gdzieś tam. I to robiły wydziały, kiedy już po uzgodnieniach wstępnych przychodziły gotowe rysunki do akceptacji, była proszona grupa WSW do opiniowania i to się odbywała, więc myślę, że idea ta wypaliła. Na dzień dzisiejszy wiemy doskonale, że projekt tej ścieżki jest procedowany i mamy nadzieję, że na jesień będą wszelkiego rodzaju decyzje i jeśli powiat poznański i gmina Komorniki zagwarantuje finansowanie w roku przyszłym, bo pamiętajmy, że ogłoszenie przetargów musi mieć tą kwotę swoją 30% na wspólnie z powiatem zagwarantowane, to ten przetarg nastąpi i w przyszłym roku rozpocznie się budowa. A powracając do meritum pytania, myślę tak, możemy zrobić to lepiej na pewno, jeśli chodzi o kwestię schematu dróg rowerowych. I to, co Piotr powiedział, na pewno tak, nie wszędzie te ścieżki będą jednakowe, ograniczenia są różne. I fajnie, jakby rowerzyści to rozumieli, że nie warto. Rozumieją. No nie wszyscy, że nie wszystkie rzeczy da się po prostu. Nie wszędzie uzgodnić. Będzie 3-metrowa. Tak, i nie wszystkie da się uzgodnić, jeśli chodzi o przebieg tam, gdzie chcieliby. Kropka. No właśnie, tylko jedno zdanie odnośnie tego WSW, bo bardzo się cieszę to, co Tomasz powiedział, dlatego troszeczkę go pociągnąłem za język. Że taka jest w tej chwili, na takim etapie jest ta sprawa. Przypomnę, że firma SD Projekt, która projektowała nam tą ścieżkę rowerową, miała termin na marzec 2023, żeby ją wykonać. Niestety uzgodnienia, dość mocno przeciągane, spowodowały, że mamy tutaj temat wyborczy. Miało to nie być tematem wyborczym, miało to być już zadaniem w realizacji. Dzisiaj słyszymy od pana starosty, że jest to w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych wpisane do działań pozakonkursowych. Nie znalazłem, szczerze powiedziawszy,
potwierdzenia tej informacji nigdzie. Mam nadzieję, że faktycznie tak jest i bardzo bym się z tego cieszył. Co do długości tej drogi, to jest 3,2 km, nie 2,2 km, tak jak powiedział pan starosta. I mam nadzieję, że nie będzie również proporcjonalnie do tej pomyłki rosła kwota wykonania tej ścieżki rowerowej. Nie, koszt jest znany, nie? No koszt jest szacowany, nieznany, bo też nigdzie nie znalazłem kosztorysów związanych z tą inwestycją. Jeżeli jest to w tej chwili na poziomie z wykupami, tak? 16 milionów złotych, gdzie tam się 12, to szacuje. 15. No to, to musimy też jako powiat i jako Rada Gminy, jako Rada Powiatu, jako Rada Gminy wpisać to do swoich zadań inwestycyjnych oraz do budżetu, bo bez tych porozumień również nie ruszymy z konstrukcją finansową dla tego zadania. Więc dzisiaj poklepywanie się w szczerym polu po plecach, że te pieniądze już są, no to nie jest merytoryczna rozmowa, to jest polityczna zagrywka i wolałbym, żeby opierać się na faktach lub mówić o. No to był właśnie konkret. Odsyłam do zaktualizowanej strategii metropolii, którą kolega radny podniósł rękę w zeszłym roku. W zeszłym roku mamy trzy. W zeszłym roku ostatnia zaktualizowana strategia metropolii Poznań. No mówi o trzech zadaniach. We wszystkich załącznikach, proszę dokładnie odnaleźć, po tym prześlę koledze na maila. Mówimy o połączeniu Gołuski-Komorniki, o połączeniu Skurzewo-Kolejowa i mówimy o węźle przesiadkowym Szreniawa. Czy coś zostało zmienione? Nie, no odsyłam do tego, chodzi o ścieżkę Komorniki-Plewicka. Czyli coś zostało zamienione, 10, tak? 10 albo 11, tak, zostało zmienione, zaktualizowaliśmy, między innymi na naszą propozycję, bo... To nie ma takiej uchwały przynajmniej, jeśli chodzi o... Uchwała jest dotycząca strategii. Zaktualizowania strategii Metropolii Poznań. Która zawiera te trzy, no mam tutaj właśnie dokument, który mogę pokazać. W ramach, proszę posłuchać najpierw, w ramach także zmiany tego, o czym mówiliśmy ze zbiornikiem, pierwotnych założeń zbiornika i tak dalej. Panowie, to nie wziąłem dokumentów, ostatnie pytanie. Po 22 latach odchodzi wójt Jan Broda. Jak oceniacie jego rządy w gminie? Pan Tomasz Stelmaszek. Znaczy, żeby ocenić pana wójta Brodę, trzeba wziąć całokształt działalności. Jaka gmina była kiedyś, jaka jest dzisiaj gmina. Gmina jest duża, nowoczesna. Okres 22 lat i ponowny wybór pana wójta oznacza, że miał kredyt zaufania od mieszkańców i był wybierany. I tyle. I ja uważam, że z punktu widzenia tego, że pamiętajmy, że wójt współrządzi z Radą Gminy, miał tą większość i łatwiej było panu wójtowi pewne rzeczy przeprowadzać. W innych gminach, kiedy zmieniały się rady, kiedy nie było większości, jak pan redaktor wspomniał, różnie to było. Tak było w Mosinie, że były referenda, nie referenda. W związku z tym na pewno miał to ułatwione zadanie. A czy było łatwo? No dzisiaj możemy analizować i krytykować każde poszczególne decyzje. Niech każdy startuje, niech każdy będzie wójtem, niech każdy ma większość, niech podejmuje decyzje samemu. Bo to, że dzisiaj się ładnie mówi, co zrobię, nie zrobię, to nagle jak się zostaje wójtem i podejmuje się dziennie setki decyzji, podejmuje się zobowiązania, podejmuje się ryzyko, za które się odpowiada, to jest kompletnie inna praca, 10-12 godzin dziennie i każdy o tym wie. To jest inny typ pracy niż bycie radnym i, przepraszam, zajmowania się z wyrywkowymi zdaniami. I to jest przede wszystkim kwestia tego, że panu wójtowi, myślę, przez ten okres 20 lat miał szczęście do zespołu, bo jak ktoś nigdy nie zarządzał zespołem ludzkim, kilkudziesięcioma pracownikami, nie widział ich codziennych problemów życiowych i także służbowych, to dopiero jest sukces stworzyć zespół ludzi, bo ten zespół pracuje na sukces wójta. I tego życzę, jeśli Piotr zostanie wójtem, żeby umiał zachować aktualny zespół ludzi, bo proszę mi wierzyć, że dzisiaj na rynku pracy nie jesteśmy konkurencyjni, a widzę, zresztą można dzisiaj wejść sobie na stronę internetową innych gmin, są wydziały dróg, wydział inwestycji, gdzie ciągle szukają ludzi. My dzisiaj mamy fajny zespół, udało mi się przez 9 lat stworzyć fajny zespół ludzi, oddanych pracy, często zostających po pracy, żeby wykonać zadanie i to jest wielki sukces, że żeby mieć fajnych ludzi, fajnych pracowników, merytorycznych. Dziękuję. Piotr Wiśniewski. Ocena pana wójta. Ocena pana wójta, bo nie dosłyszałem do końca tej oceny, ale okej. Okay. W każdym jest razie pozytywna. W każdym razie ja mam tą przyjemność, że pracowałem, czy też może większą, dłuższą perspektywę, iż pracowałem z panem wójtem Janem Brodą 22 lata. Często jako członek prezydium Rady Gminy, a więc osoba, która również stanowiła jego zespół w jakimś sensie, może nie pod kątem pracowników urzędu, ale jako samorządowiec.
Ta praca, wspólna praca, owocowała tym, że gmina dzisiaj po tych 22 latach z gminy, która borykała się z finansowaniem podstawowych zadań własnych, dzisiaj jest gminą bogatą, prężnie rozwijającą się i z nadzieją i z dużą perspektywą patrzącą w przyszłość. Co do zespołu, który pan wójt Broda stworzył, to jestem w 100% pewien, że ten zespół jest dobry i będę miał, mam nadzieję, jeżeli zostanę oczywiście wójtem, mam nadzieję, że ten zespół w 100% utrzymam. Każdy szanujący się menadżer wie, że zasoby ludzkie w każdym przedsiębiorstwie, również takim jak jest gmina Komorniki, to najważniejsze aktywo tego przedsiębiorstwa. Szaleńcem byłby ktoś, kto przychodzi i z takiego aktywu rezygnuje. Także jeszcze raz będę starał się umacniać ten zespół, dawać mu gwarancję stabilności w pracy i dementuję wszystkie rzeczy, które były na mój temat mówione, które mi straszą, no, że jak przyjdzie Wiśniewski, to o Jezus Maria, co to będzie? Nic takiego się nie stanie. Także myślę, że niepotrzebne obawy, jeśli chodzi o tę kwestię. Szanuję wszystkich pracowników, szanuję wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że ten zespół będzie rósł dalej w siłę i będzie mu się dobrze w przyszłości pracowało. Czy to pod moją batutą, czy to Tomka. Panowie, króciutkie podsumowanie. Minutka, panie przewodniczący. Podsumowanie czego? Swojego kandydowania na stanowisko wójta gminy Komorniki. Podsumowanie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o samą kampanię wyborczą, no nie była to kampania łatwa. Wymagająca ze względu na to, że walczyłem tak naprawdę, czy musiałem konkurować z bardzo silnymi zespołami, będących popieranymi przez partie polityczne. Ja jako tutaj osoba miejscowa, tutaj zdana praktycznie na siebie, tylko jako pełnomocnik wyborczy, który również wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem kampanii, z PR-em, z tym związanym z pełną administracją kampanii wyborczej również wziął na siebie, miałem tych zadań bardzo dużo. Stąd nie udało mi się być może dotrzeć do wszystkich Państwa, chociaż bardzo się starałem i staram się nadal. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, jeszcze z kilka dni, więc proszę wypatrywać mnie w terenie. Będę starał się z każdym porozmawiać, kogo napotkam, czy też uda mi się do niego dotrzeć. Myślę, że kampania ogólnie pozytywna. Szkoda, że funkcjonuje w obrębie tej kampanii dużo anonimowych osób. Krótko mówiąc, można byłoby powiedzieć, że inwazja troli nastąpiła w mediach społecznościowych. Nie życzylibyśmy sobie tego w przyszłości, chociaż z dużą obawą patrzę za 5 lat, co to będzie, jeżeli dalej w tym kierunku pójdzie technologia, czy będziemy mieli wpływ na świadomość społeczeństwa, jak jest wybierana rzesza osób, które będą zawiadywać i będą obarczone obowiązkami zarówno ze strony podejmowania decyzji w Radzie Gminy, jak i prowadzenia gminy Komorniki. Także tutaj mam pewne obawy co do przyszłości, natomiast oceniam tę kampanię pozytywnie i mam nadzieję, że ta kampania taką pozostanie. Dziękuję. Tomasz Termaszyk na koniec. Szanowni Państwo, za kilka dni wierzycie Państwo nowego wójta gminy. No muszę się odnieść do tego, co Piotr powiedział. Nigdy nie ukrywałem tego, że jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, co oznacza, akurat można sobie ładnie to przełożyć na język, że to może tylko pomóc gminie, a nie zaszkodzić. Startowaliśmy jako komitet apolityczny. To wielokrotnie było powtarzane, że jesteśmy apolityczni, chociaż każdy ma swoją przeszłość, każdy ma swoje inne sympatie. I właśnie to, co powtórzyłem i powtórzę to, co byłem podczas debaty. Ta inność, ta różnorodność powoduje, że jesteśmy silni i to, co nam inni zarzucają, że ktoś jest niesamodzielny, że trzy osoby, cztery są nie do końca z nami, no nie, jest to nie fair. Jesteśmy grupą na samym początku i grupą będziemy na samym końcu. Jestem przekonany, że skoro pół roku temu ustaliliśmy zasady, które są dzisiaj przez nas respektowane, bo nie było żadnego rozłamu, nie było żadnej obrazy, wspólnie cały czas myślimy o programie, wiemy jak to robić i moje 25-lecie już w samorządzie terytorialnym i ciężka praca 10-12 godzin na dobę, bo każdy wie, każdy kto mnie zna to wie, że pierwszy przyjeżdżałem i kiedy wyjeżdżam z pracy, gwarantuje to, że ta gmina będzie się mogła
w podobny sposób rozwijać, z całkowicie innym też podejściem do pewnych tematów. I mamy większość w Radzie, to jest istotne. 12 osób na dzień dzisiejszy i myślę, że niezależnie od tego, kto z nas zostanie wójtem, Rada, będziemy dążyli w dwójkę, żeby Rada była całością, bo podobne mamy inwestycje, podobne mamy programy. Sposób myślenia, podobne programy. Co do pewnych rzeczy jesteśmy bardziej wyraziści, mamy pewne rzeczy obliczone. Nasz program to 350 milionów w najbliższe 5 lat, nie zadłużając gminy. Jeśli będzie taka wola Rady, możemy iść odważniej do wyborów. I w związku z tym wiem jedno, mamy zespół ludzi gotowych do pracy i z drugim komitetem myślę, że bardzo szybko znajdziemy te główne priorytety do pierwszych decyzji, tak aby rozpocząć gminę Komorniki od nowa. Proszę o Państwa głos. Króciutko, panie Piotrze. Ad vocem odnośnie tych inwestycji, 350 milionów, jak mniemam, wyliczone w oparciu o skalę inwestycji rocznych razy 5 lat. Tak, razy 5 czyli lat. 70 milionów rocznie na inwestycje z budżetu gminy razy 5 lat, 350. Ja bym dodał do tego jeszcze drugie co najmniej tyle z inwestycji, z pieniędzy pozabudżetowych, czyli z pieniędzy unijnych, które wpłynęły wczoraj na konta naszego kraju, 28 miliardów euro i mam nadzieję, że duża część z tej kwoty przypadnie właśnie na gminę Komorniki. Dobrze by było rozbudować właśnie komórkę, która będzie ubiegać się o te środki. Ona już funkcjonuje w oparciu tutaj o panią Miturę, którą również serdecznie pozdrawiam, z którą jestem w zarządzie LGD Źródło. Mam nadzieję, że tutaj ta komórka będzie jeszcze bardziej prężnie funkcjonować w tej dziedzinie w kolejnych latach, bo jak dotąd poprzednio niestety nie możemy się zbyt dużymi sukcesami w tej materii pochwalić i wtedy ta pula tych środków na inwestycje będzie jeszcze większa i będziemy wspólnie mogli zrealizować tak duży, wspólnie z Radą Gminy, tak duży zakres inwestycji, które w tych programach mamy. Gdy połączymy te programy i połączymy również te pieniądze, które w perspektywie jesteśmy w stanie uzyskać, myślę, że nasza gmina będzie za 5 lat wyglądała zupełnie inaczej i z optymizmem możemy patrzeć naprawdę w przyszłość. Dziękuję Państwu bardzo. Na samym koniec, to co Piotr powiedział, ja powiedziałem na debacie, zamówienia publiczne, wzmożenie na pewno, jeśli chodzi o kwestie osób w wydziale pani Natalii, tak, bez dwóch zdań. I teraz na końcu, żeby być trochę złośliwy, właśnie być może, wiem jak wyglądało przez ostatnie 8 lat wydawanie środków, gdzie konkursy nie do końca były dla nas czytelne, dlaczego nie dostaliśmy, dlaczego dostaliśmy środki, to być może właśnie ta niestety dla niektórych, a moim zdaniem rzecz i ten plus dodatni, że jestem członkiem tej partii, może nam nieraz otworzyć pewne drzwi. Dlatego nie startowałem z Komitetu Platformy Obywatelskiej, tylko startowałem z Komitetu, nazwijmy to, tej naszej wspólnoty, a to może być wbrew pozorom dla naszej gminy Piotr plusem. Może i będzie plusem, ale popatrz, ja nie startowałem z żadnego ugrupowania i mam nadzieję, bo w ostatnich latach mieliśmy pieniądze zupełnie z innej strony, dlatego wolę nie mówić o partiach politycznych, bo jeżeli fokusujesz się na jedną, to może za chwilę nie dostać z drugiej. Więc mówię o najbliższych 5 latach. No, oby to faktycznie miało przełożenie. Czyli też jeśli bliższa Platforma Obywatelska. Siłą rzeczy zawsze. Zadam pytanie, panie redaktorze, wyręczę. Piotr, Platforma czy PiS? Niestety mamy dwa bieguny. Oczywiście, że zawsze bliżej byłoby do Platformy i nigdy tego nie ukrywałem. I to mnie cieszy. Natomiast tak jak powiedziałem, nie będę i mam cały czas podkreślam, aby w samorządach nie było żadnych partii politycznych, ponieważ samorząd musi być niezależny, autonomiczny pod względem również terytorialnym, ale także i finansowym. Zgadza się, ale niestety, że jesteśmy dużą gminą i ta polityka już weszła. Ja wolę nie być poklepywany na polu przez nikogo z żadnych ze stron. Panowie, bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli kandydaci na wójta gminy Komorniki, Tomasz Stelmaszyk, Piotr Wiśniewski. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. Już 21 kwietnia, w najbliższą niedzielę wybory i będziemy właśnie wybierali jednego z tych panów. Serdecznie namawiam wszystkich Państwa, żebyście jednak wzięli w tym udział i zdecydowali, kto naszą gminą przez najbliższe 5 lat będzie rządził. Dziękuję panom. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Do zobaczenia.